Dawno nie było, ale już jest. Dzień dobry, panie Kuba Cieleń. Dzień dobry, dziękuję. Gdzie otwieracie siłownię nową? Nie mogę jeszcze powiedzieć, ale dam się znać. Ale będzie big time? Będzie większa od Rowrom. Ale nadal zostajecie przy nazwie Ultraflex. Tak. I nic się tutaj nie zmienia. Razem z partnerem biznesowym będziecie działali na tych samych zasadach, czyli rozwój, rozwój, rozwój. Dokładnie, dokładnie. Ale ogólnie jest dużo nowości u ciebie, Kuba, bo i zrobiliście podcast Room, to jest ciekawe, powiedz trochę o tym podcaście, bo u ciebie na kanale i kogo planujesz zapraszać, bo to chyba nie będzie taki typowy, tylko kulturystyczny podcast. Na razie mój podcast nie będzie, tylko po prostu zrobiliśmy pokój, który ludzie mogą po prostu przechodzić i używać. Wiesz, za darmo nie, oczywiście, ponieważ sprzęt jest profesjonalny. Wiesz, mikrofony, wszystko jest pokupione, wszystki sprzęt do nagrywania też jest perfekt zrobiony. Także, wiesz, podcast jest zrobiony dla ludzi przede wszystkim. Ale Ale jak podcast zacznę, to zacznę, ale na razie to niestety nie mam czasu. nagrywałeś ostatnio z CJ-em. Tak, ale to było po prostu nagrywanie, żeby po prostu pokazać, że podcast room mamy i że ludzie już mogą używać. Że to już się zaczyna, że już maszyna ruszyła. Dokładnie, dokładnie. Ale porozmawiajmy jeszcze o rozwoju siłowni twojej, czyli w Rotterdam, bo widziałem, że dużo, dużo nowego sprzętu. Co doszło, co planujecie jeszcze zrobić, dokupić? Około. Jeszcze przejechałeś to przy... Już Nautilus był, jak przejechałeś, nie? Nautilus jeszcze nie było. Nautilus był, ale zapakowany. To Nautilus, Cybex, Sprima jeszcze doszło teraz, Citadel Pulldown. Z 30 chyba maszyn dodaliśmy jeszcze dalej. 30 maszyn? 30 chyba. 30 maszyn jest dodanych. Teraz jeszcze będzie Nitram, nasz Pro Series Leg Press. Już czekam, że chłopaki zrobili. Chest Press, nasz Pro Series Chest Press. Teraz czekamy, żeby też był zrobiony. To będzie i z Prima jeszcze mamy incline, low incline chest press, row i single leg leg press jeszcze będzie z Prima dojdzie. Znaczy ten pin stack leg press jeszcze dojdzie w styczniu chyba. Jak już rozmawiamy o siłowni i o nowych siłowniach, trenowaliście na Kojo z Shedem czy na tej nowej siłowni, bo jest nowa siłka, która będzie otwarta dopiero właśnie Shed Gym, Shed X. Nie, na Kojo na razie trenowaliśmy, bo ta siłownia, jak ja byłem u Jamesa, to jeszcze nic było gotowe, wiesz? Ale teraz już jest 80% pracy zrobionej. Także na styczeń już będzie gotowy do otwarcia. Właśnie widziałeś Sheda i rozpoczyna przygotowania do Arnolda. Tam zostało mu 13 tygodni do Ohio i 15 do UK. Ty chyba na UK nie będziesz wychodził, bo jeszcze za wcześnie, co? Nie, za wcześnie. Ja teraz 6 tygodni przerwy, 6 tygodni health phase i maintenance i potem zaczynamy drugi etap prepa. Jak na razie ile zeszło? Jak zacząłem, byłem 273, jak zacząłem i teraz 20 funtów zeszło. 10 kilo. Aha. I teraz, czyli oczyszczenie i potem dopiero ten docelowa faza prepa. Co, i właśnie, co do, najpierw zanim przejdziemy do ciebie, jak wygląda szed rozpoczynając przygotowania? Bardzo dobrze. Bo no jest dopiero tak jakby się wkręca w to wszystko, co nie? No jest duże i body fat już nie jest wysoki. Także bardzo dobrze wygląda. Ale już wiesz, jak ja trenowałem, to już też sam on szedł chyba z 10 kilo, jak nie więcej. Wiesz, sposoby, nie sposoby Milosa, to już były odcięte, także samo odcinanie tego, to już, wiesz, schodzi dużo, dużo wody, ale naprawdę James bardzo dobrze wygląda. Ale moim dalej zdaniem, nie działa z Miloszem. Słucham? Nie Dalej wiem, nie działa wiem. z Miloszem? Nie wiem, musiałem się zapytać. Chyba tak, bo podcast ostatnio wrzucali, wiesz, więc chyba tak. Nie wiem, wiesz, ale jeżeli James da radę zostać po prostu duży i wiesz, nie zrobią nic, co po prostu. Nic, co po prostu mogłoby za sacrifice. Stracić jego walory. If they don't do anything that's gonna sacrifice the new tissue that is built, it's gonna be fine. Jeżeli nie straci jakichkolwiek walorów swoich, tych, które nowe nadrobił.
I właśnie, wracając do ciebie, New York Pro jako pierwsze będzie szykowane, czy troszkę później, i Meg będziecie startowali w jednym czasie. Meg wygląda fenomenalnie. Tutaj kwalifikacja na Olimpię jest bardzo prawdopodobna. Meg przede mnie zrobi show. Ja zrobię później. Ponieważ teraz ci mogę właśnie powiedzieć sekundę. Swoją właśnie teraz rozpiskę przyciągnę. Dobra. Drugi etap prepa 29 stycznia zacznie się. Teraz będę miał 6 tygodni przerwy offa, nie? Na offie. Także 6 tygodni teraz przerwy. 6 tygodni, żeby po prostu wszystko było ok i żeby ciało było zdrowe i świeże przede wszystkim. I od zaczynania prepa to będę potrzebował 16 tygodni, bo już zaczynam naprawdę w shape'ie dobrym. Także 16 tygodni będę potrzebował, żeby po prostu przygotować się tak do końca. Ponieważ teraz zaczynam prepa w lepszej kondycji niż byłem ostatnim razem, jak ważyłem 240 funtów. To jest bardzo dużo. Ale offa w sensie mostek, nie typowy off. Pierwsze parę tygodni to będzie samo TRT. Będzie no TRT dosłownie. I potem 4-5 tygodni będzie TRT plus. TRT plus, kulturystyczne TRT. Kulturystyczne TRT, dokładnie. Powiem ci, chciałem poruszyć teraz taki popularny temat ogólnie, jeżeli chodzi o klasyka, bo dzisiaj wyszło, udostępnię ekran, znowu co do mierzenia się i tak dalej. Nasz Stefan, który drugi raz robi to samo i przypadkiem mu się noga przechyla. Słuchaj, wiesz co on powiedział, że on nie może utrzymać balansu na wadze, temu tak staje. Aha, bo takie stopy mu duże, tak? I 4 razy go ważyli. Aha, no to... Wiesz, Dawid, moim zdaniem jest, powinno być tak. Jeżeli ktoś jest klasykiem, to po prostu sędzia powinien po prostu dyktować, kto jest klasykiem, to nie. Jeżeli nie masz classic physique, classic shape, to robisz open, prosta. Nie powinno być żadnej wagi, nie powinno być żadnego, to po prostu powinno być klasyk i klasyk. A kategoria powinna być po prostu klasyk i wyglądasz jak klasyk, a nie jak mały kulturysta, który po prostu daje radę schudnąć dużo. Wiesz, ja z tym to naprawdę się nie zgadzam za bardzo. U mnie też powinno, wiesz, to szczególnie wprowadzanie wagi w męskiej sylwetce. Chcecie coś zmienić? Po prostu nie oceniajcie na top największych zawodników. Chcecie Dokładnie. Mieć lepsze bikiniary? Nie oceniajcie najostrzejszych bikiniar. Chcecie mieć zdrowszy sport? Nie oceniajcie najbardziej odwodnionych, a tych, którzy mają wszystko po 90%, powiedzmy. Dawid, którego, jakie daty są na New York Pro? New York Pro? Czekaj, sprawdzę na wszelki, ale nie jestem pewien, bo wydaje mi się, że około 15, maj 20-23. No to może gotowy będę. Byłoby ciekawie, bo naprawdę, wiesz, startować ma Rubiel na przykład. No to może bo ten ręcznik będę mógł trzymać, podtrzymam jak chcę. Co uważasz właśnie o sylwetce Rubiela? Masakra. Jeżeli jest po prostu twardy i twardą mentalność ma tak jak Roni, to następny Roni będzie. Myślisz, że aż tak? Że nie do pokonania będzie? Jeżeli ma poukładane w głowie, tego co no wiem, to ma. Jeżeli ma, to naprawdę to nikt z nim nie ma szans. To, co on zrobił w pół roku, bo pamiętamy go z Elite, pamiętasz, jak on wychodził w Elite, to był taki nie dość, że klockowaty, to ulany. Teraz jak wyszedł, to po prostu w pół roku był szok. To był zupełnie inny człowiek i on, tak jak wiesz, wszyscy mówią, że to jest mass monster. To jest mass monster, ale nie jest na zasadzie, że on jest jakiś mega brzydki. Nie ma po prostu guta, brzuch ma mały, dużo mały, tylko po prostu strukturę, strukturalnie ma po prostu szerokie biodra. Ale wiesz, jeżeli staje z boku, jak on staje z boku, to naprawdę jest przepięknie. Wygląda naprawdę fenomenalnie. I on ma 28 lat. Mhm. Czyli jest trzy... bardzo młody. Jest od ciebie rok młodszy, tak? W moim wieku chyba, no bo wiek był rok młodszy. Ty jesteś który rocznik? 94. To jest od ciebie 2 lata młodszy. Wyobrażasz to sobie, chłop w takim wieku już ma i on ma, zobacz, że tą ziarnistość taką naprawdę niezłą, jak na takiego chłopa. On nie wygląda bąbelkowato. Nie, w ogóle. Także nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo.
Porozmawiajmy sobie o tym, co zabija najczęściej kulturystów, rozwój, nie chodzi mi, że zabija, tylko rozwój ogólnie kulturystyki i ludzi, jeżeli chodzi o progres. O tym, co my często rozmawiamy, czyli porównywanie się, social media i tak dalej. Social media, które mogą zostać użyte bardzo, bardzo dobrze i social media, które mogą być twoim największym wrogiem. Ty bardzo dobrze to rozpatrzasz i używasz, ale myślę, że fajnie mógłbyś to rozwinąć, dlaczego tak może być. Ludzie skupiają się po prostu na rzeczach, które nie mają na nich kontroli. Nie masz kontroli nad swoją genetyką. Masz kontrolę po prostu nad swoim podejściem do życia i podejściem do twojej pasji. I moim zdaniem, jeżeli to jest twoja pasja, no to niestety, co cię to obchodzi, jak inni ludzie wyglądają? Niestety my jesteśmy w takim sporcie jak boks, czy piłka nożna, czy każdy inny sport na świecie, w którym przygotowujesz się na event i w ten któryś dzień eventu, to nigdy nie wiadomo, co się stanie. No naprawdę, ktoś może po prostu bardzo mieć farta i po prostu wygrać. W kulturystyce tak nie jest niestety. W kulturystyce jest po prostu twoja dyscyplina, twoja praca i commitment przez miesiące i lata. I moim zdaniem po prostu ludzie przede wszystkim za dużo czasu spędzają na Instagramie, tylko po prostu scrollowanie, wiesz, lajki, nie lajki. I to po prostu mózg zżera ludziom, naprawdę. Przede wszystkim mózg zżera i też dopaminę, tak cię po prostu to, po angielsku powiem najlepiej, bo dużo łatwiej. When you're scrolling so much on Instagram and social media, it's designed to take your dopamine away. So it's literally designed for you to depend on it, and it's designed to actually bring you down and make you addicted to it. So when you're so dependent on this one thing to give you that dopamine hit, one, you're not going to enjoy your training. You're not going to enjoy any other passions you have in your life, because this is going to suck all the energy out of you. And I see it time and time again with clients that are randomly depressed and randomly feel down. And it's no other reason apart from they just spend way too much time on socials. And again, with what we do, the only thing we have in our control is what we do ourselves. We don't have control over what other people do and how they do it and what genetic potential they have. Now, ultimately, if you're the type of person that is bothered about that, then you probably need to pick a different sport, because with bodybuilding, unless you're genetic elite, you're likely not really going to be top of the echelon. But it all depends, and it all comes around in circles as to why you truly do this. Why do you bodybuild? Do you bodybuild for yourself or anybody else? Because let me tell you one thing, right? I don't bodybuild for anyone or anything but me. I do it for me alone. I don't do it for placings. I couldn't care less. If I can be 1% better than I was before, that's a win for me. And if that means last place in a competition, I don't give a shit. I'm better and I'm enjoying what I'm doing. And that means more than anything else. And I think people get lost, like they forget why they do this, because of placings or pro cards or not winning a show. Who cares? If that's all you're bothered about, then don't do it. Do something else that's going to give you some satisfaction and happiness. Social media Możesz przetłumaczyć teraz. No tak, social media, tak w skrócie, bo myślę, że bardzo wiele osób to zrozumie. Social media wysysają z ciebie energię, dopaminę i uzależniają. Są po prostu jak narkotyk, od którego stajesz się zależny, i to, które potem zajmujesz miejsce, to jedno, ale też, Kuba, tutaj dobrze powiedziałeś, że porównujesz się, zaczyna się porównywać do wszystkich, co robią to na Instagramie, wyglądają też perfekcyjnie, to dodaję to od siebie też parę słów, bo tutaj Kuba też pewnie będzie chciał to rozwinąć. I wiele osób z nas zaczyna się właśnie porównywać do każdego, kto wygląda super, genetycznie jest predysponowany do tego sportu, a 99% z nas nie jest. Taka jest prawda. I tutaj chciałbym, Kuba, żebyś powiedział, co znaczy pasja? Czym jest pasja tak naprawdę? Bo wiele osób, wiesz, zastanawia się, że robi to i często widzimy to, że robi tą kulturystykę, fitness world, cały świat, bo kulturystyka... Okej. Uznajmy, że od razu teraz powiem, uznajmy, że kulturystyka, gdy mówię, chodzi mi o wszystkie kategorie, czyli bikini, fitness, figure i tak dalej, wszystko. Więc wiele osób robi kulturystykę, uprawia kulturystykę dlatego, że to jest modne. Nie dlatego, że to kocha, nie dlatego, że właśnie lubi progresować dla samego siebie, a właśnie dla miejsca, dla poklepania po plecach na social mediach i dla bycia
Insta famous, tak to nazwijmy. No na pewno, wiesz, i ludzie po prostu widzą niektórych ludzi, którzy są insta famous i myślą, że wiesz, że to jest zajebiste życie. No tak, ale ci ludzie lubią to, co robią. Oni nie są insta famous, bo chcą być insta famous. Oni po prostu mają these people have achieved a degree of success because of their passion and how good they are at what they are doing. It's not that they wake up and they think, well, I'm just going to get famous because I want to do this. It's actually the opposite. Look at Larry Wheels, for example. Larry Wheels got known because he's a freak of nature. And Larry Wheels got known because of the work he was putting in the gym. Now, Larry Wheels didn't plan to be famous. He literally just posted his training up. That's it. It's the same for any good other bodybuilder. Like, what's Instagram fame with no passion? You're still going to feel the same way you do now. If you're not passionate about something, you don't truly like something, it's not going to give you fulfillment. It's not going to make you happy. You're going to feel the same way, but the only difference is going to be you're going to have a different amount of followers, which means absolutely nothing. Dużo osób właśnie tak jak Larry Wells i tak dalej zostali tak naprawdę sławni bądź rozpoznawalni dlatego, że kochają to, co robią. Ale tutaj, Kuba, z drugiej strony, ile osób robi to dlatego, że stało się sławnym przypadkiem, a tak naprawdę tego nie lubią? I czy prędzej, czy później to wychodzi, prawda? To widać. To zawsze wychodzi po prostu. Ci ludzie długo to nie robią. I jak to robią, to widać po prostu po nich, że tego nie chcą robić. Tylko to robią po prostu dobrze przy tym. I to dużo kulturystów, że jeden z wielkich, po prostu najbardziej znanych, to był Flex Wheeler. Flex nigdy nie lubił kulturystyki, nie miał takiego, wiesz, nie miał po prostu pasji, jeżeli chodzi o kulturystykę. I to było widać po nim, ponieważ ani jednego prepa w życiu nie zrobił bez po prostu cheatów. I wiesz, i oni wszyscy mówili nawet o tym na podcaście, wiesz, Flex to tylko robił, ponieważ miał po prostu gift, nie? Jeżeli ma taki gift, czego nie? Może to robić. I też tak, bo to było dla niego dużo łatwe. Dużo łatwiej to wszystko przechodziło niż dla innych. To tak jak powiedział Cormier, bo on tam, wiesz, Flex mówi, że ja już wiem, dlaczego nie mogłem zgubić tej końcówki wody. To nie była woda, to po pierwsze, tylko smalec. A po drugie, bo na początku jakoś w 92 wychodził pocięty w pień, prawda? W tym trzecim, przepraszam, wyszedł pocięty w pień, jednak da się. Ale potem to był po prostu smalec i on powiedział, że tam, wiesz, nie może ściąć wody. Że wiedział, że myślał, znaczy teraz to wie, że to może było przez jego problem z nerkami, który już wtedy się zaczynał. A Cormier mówi, nerki cię nie woziły do McDonalda. Taka prawda. Taka prawda, niestety. Często zresztą prowadząc ludzi, sam się spotykasz z tym, że po prepie nagle do ciebie przychodzą i ci, którzy nie docieli, mówią ci, słuchaj, wiesz co, ja tak naprawdę, ja miałem przypadki, że jedli mi, wiesz, lunatykując nawet. Nie, to nigdy lunatykuje nie. Nie, niestety, Dawid, naprawdę. Ja wiem, wiesz, ja taki słyszałem taką wymówkę, że wiesz, że ktoś lunatykuje i je. O Jezusie, no tak. Ale ten, i ten koleś też jest predysponowany genetycznie, że ja pierdzielę. Lepiej niż, powiem ci, że lepiej niż ja i ty. Naraz, szczerze mówiąc. Wiesz, że on mógłby być pro o tak. I on o tym wie. I to chyba trochę go tak zbija z rytmu. Nie zbija go po prostu z rytmu, to po prostu nie lubi tego. Jeżeli ktoś po prostu nie chce tego robić, naprawdę kulturystyka jest bardzo ciężka. To nie jest łatwy sport. A nie chcemy też powiedzieć, przepraszam, że ci wtrącę, że jest nudna? Zależy dla kogo. Bo codziennie robisz to samo, prawda? Jest nudna. Ona jest nudna. Robisz to samo. Dla niektórych ludzi to jest nudne. Dla niektórych po prostu nie. Jeżeli ktoś ma pasję, naprawdę prawdziwą pasję o tym, no to ktoś to naprawdę lubi. Jeżeli ktoś lubisz taką, wiesz, monotonne dni, to samo co każdy dzień, no to kulturystyka jest dla ciebie. Jeżeli nie lubisz robić tego samego codziennie, no to niestety, kulturystyka pewnie dla ciebie nie jest. No tak, bo to nie jest tak jak piłkarz nożny, który wiesz, jednego dnia pójdzie sobie zje steka, drugiego dnia zje pizzę, trzeciego dnia coś tam pójdzie i pobiega, chociaż teraz wiemy, że w każdym sporcie praktycznie dieta i tak dalej,
odgrywa coraz większe znaczenie i patrzą na to i widzą, że można poprawić swoje wyniki, osiągnięcia dzięki temu, ale czy tak czy siak, no piłka nożna i ogólnie inne sporty są bardziej ekscytujące, powiedzmy na przykład BJJ, MMA i tak dalej. To jest 1000 technik i każdej możesz nauczyć się coś innego i masz przeciwnika, który jest nieprzewidywalny. Tutaj masz codziennie przewidywalność. Wstajesz i albo podniesiesz to gówno, albo nie podniesiesz, ale na następnej sesji znowu chcesz to podnieść i to jest ta sama zasada. Tak jak mówisz, metodyczne podejście codziennie, notorycznie robiąc to samo, bez przerwy. Taka troszeczkę rola w zasadzie osiołka z klapkami, ale z drugiej strony tego, co mnie nauczyłeś, możesz być kulturystą wszędzie. Tak naprawdę co za problem, jak leciałbym do ciebie, wziąć sobie R&B i robić, wiesz, posiłki i tak dalej. Sklep jest wszędzie, siłownia jest wszędzie, suple są wszędzie. Nie szukaj wymówek, jeżeli to kochasz. Jeżeli mówisz, że to kochasz, no bo mówić, a robić to są dwie inne rzeczy. Różnicy nie ma, tylko ważne, żeby po prostu jeść i żeby nie schudnąć i już. No właśnie, jest, żeby nie schudnąć. Jeść, żeby nie schudnąć. To jest dla mnie najcięższe, bo zawsze jem, ale chudnę jakoś dziwnie. No ale czy tak, czy siak. Kuba, co u mnie trzeba poprawić? Przede wszystkim głowę poprawić trzeba trochę jeszcze. Przede wszystkim głowę. Ale już jest lepiej. Teraz... Już dużo lepiej, naprawdę jest. Przede wszystkim więcej trzeba zawsze, każdy zawsze będzie po prostu potrzebował więcej mięsa. Ale z tobą przede wszystkim to musi dalej pracować nad brzuchem, nad talią, ponieważ nie jesteś za bardzo szeroki. Jeżeli pozwolimy talii po prostu większej się zrobić dalej, no to niestety proporcje już będą off completely. Musimy po prostu dalej pracować z talią przede wszystkim. I to dalej jest work in progress i też tak poprawia się dużo bardziej. I więcej mięsa. Przede wszystkim troszkę szersze musisz być, także nogi proste jeszcze muszą dalej rosnąć, ale przede wszystkim też barki i jeszcze lats, więcej łap. Wszystkiego więcej potrzebujesz. I wiesz, to nie jest tak, że po prostu jesteś na takim poziomie, że potrzebujesz tylko trochę bicepsu więcej. Wiesz, może kiedyś będziesz na takim poziomie, ale dopóki nie jesteś, no to wszystkiego potrzebujesz i przede wszystkim quality. Moim zdaniem to, wiesz, tobie bardzo łatwo jest zrobić condition shape. Łatwo, niełatwo. Ale też i tyle, co jedzenia to musisz jeść, no to niestety, brzuch to nie jest możliwe, żeby to przytrzymać, żeby przytrzymać i żeby po prostu nie był wydęty cały dzień. Dlatego musimy po prostu, trzeba naprawdę być you've got to be patient in your approach. To everything that you do. So any bit of body weight that comes on for you needs to be quality, because for you, just pushing body weight for sake of pushing body weight, you're gonna completely fuck your physique up. Because for what you need the muscle, but without sacrificing the waist. Because with your structure, you've got quite wide hips. You don't have the smallest hips, but you also don't really have big wide clavicles. So what we need is more muscle there, but also making sure that the midsection stays in. And one thing that I've said to you, which you worked on from one of the shows before your last one, was not just your posing, it's what you do when you're not posing. Because if you're standing on stage and you're letting go of your stomach or just standing relaxed, it's not the best look. And this is where others can take you, especially the people that are blessed with, you know, crazy genetics, which most people are and a lot of people are these days competing. So you can beat all these people, but unfortunately, you have to be better than them at all different areas. And it's the same for me. It's the same for a lot of us. We can beat these people, but we literally have to be better than them at everything. Struktura to jedno i to, co ja mam, to moja struktura i moje plusy, to jest zawsze definicja docięcia, czego no, nie mam z tym problemu, bo zawsze bez problemu docinam, tylko problemem jest to, że ilość jedzenia, którą ja muszę przejadać, żeby dołożyć nawet kilogram mięsa, musi być na tyle mądrze skomponowana, że gdy zaczniemy dorzucać tego jedzenia za dużo, dlatego my często na przykład robimy dodatkowe posiłki, ale lepiej zrobić te posiłki jak najmniejsze, a jak najbardziej kalorycznie dense,
żeby narzucić tych kalorii czasami po prostu potrzebujemy, bo ilość białka mamy wystarczającą w diecie, ilość węgli, która mamy około treningowo jest wystarczająco, ilość tłuszczy tak samo i wtedy dorzucamy ten dodatkowy posiłek, żeby właśnie nie rozwalić talii, którą no, nie mam najmniejszej, ale ona się poprawiła o wiele i przez to, że mam hipsy, biodra i barki, znaczy barki mam ok, tu chodzi o kość obojczykową, której no nie rozwiniesz i tutaj też bardzo duża nauka dla... Właśnie chodzi, barki masz ok, ale po prostu, bo masz strukturę. Obojczyk po prostu, dlatego one muszą być większe. A co, Kuba, ty starasz się poprawić, jeżeli chodzi o siebie, oprócz oczywiście narzucenia wszędzie, ale jak patrząc na twoją sylwetkę, łapy masz ogromne, no to tutaj te bicepsy, ale z drugiej strony łapy nigdy nie mogą być tak naprawdę za duże do pewnego stopnia, gdy nie tracą kształtów, ponieważ one też sprawiają, że tą twoją talię, którą masz wąską, jest jeszcze węższa optyczniej, prawda? Dalej, to ja pracuję na tym samym co ty. Talia musi być mniejsza i mam więcej po prostu mięsa potrzebuję. Przede wszystkim po prepa. Na prepa ja wiem, co muszę zrobić, żeby po prostu skóra taka była bardzo, 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 bardzo cienka. I dlatego prep zacząłem po prostu bardzo, bardzo szybko. Pierwsza faza zrobiona i teraz druga faza i trzecia faza już będzie oficjalny prep. Moim zdaniem to czas, tylko potrzebuję czasu. Tak jak każdy. Każdy rośnie na swoim tempie, nie? Teraz po prostu nie dwa lata, wiesz, cały rok off-season wziąłem i wiesz, progresu dobrze, dużo zrobiono z progresu i teraz całkiem inna sylwetka przejdzie na scenę i dla mnie to jest wszystko, to wszystko, co potrzebuję. Plecy przede wszystkim bardzo, 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 bardzo się poprawiły. Pośladki, plecy, czwórki, dwójki, wszystko się poprawiło, także naprawdę będzie inny package na stage'u w tym roku. Myślisz, że wykonanie i egzekucja ćwiczeń miało największe przełożenie, bo oczywiście tutaj nie mówimy o wydłużeniu ruchu, bo dużo osób tego nie rozumie. Nikt nigdy nie mówił o wydłużeniu, a kontroli każdego ruchu, dosłownie każdego ruchu i większa kontrola, jeżeli chodzi o pracę nad rozumem w sensie, kiedy mogę pchnąć, a kiedy muszę się zatrzymać, żeby trochę organizm odpoczął. So periodizing everything. You've got to periodize your training, your drugs, everything, your diet. So it's more so having the maturity to know when to back off. Like I know I can train all out intensity for 5 weeks. And after 5 weeks, I need a week of deloading every time. So I work in blocks of 6 weeks. Now, is that something that other people have to do? No. But it's something that I have to do to keep making progress. Now, if I don't do that, after that 5, 6, 7 week mark, I don't make any progress in the gym because I'm so fatigued. I'm always inflamed and I feel like shit, my sleep's off. So you have to be smart with your approach and you have to periodize it. And I think training execution and intensity is the biggest thing that you need to focus on because drugs are very simple. Food is very simple. Like we all do the same shit. You take enough drugs, you eat enough food, and then the missing link is the training. Jeżeli chodzi o ogólnie periodyzację, to periodyzacja powinna polegać na wszystkim, a nie tylko i wyłącznie na diecie i środkach, które każdy z nas bierze. Każdy z nas bierze, każdy z nas je i każdy głupi potrafi wbić w siebie igłę, wprost mówiąc, i większe ilości. Tylko, że w pewnych momentach, tutaj też dodaję coś od siebie, w pewnych momentach będzie więcej minusów niż plusów. Ja na przykład nie mogę brać NPP w ogóle, bo mi odwala i mam po prostu smutne dni i tak dalej i smutny Dejwik to zły Dejwik. Więc skupiamy się na innych rzeczach, jeżeli chodzi o mnie, ale ogólnie egzekucja i wykonanie i to, że Kuba musi robić deloady co 5, 6, co szósty tydzień, o tak to powiedzmy, co szósty tydzień po 5 tygodniach wykonanego planu, on szósty tydzień jest deloadowy i zawsze to jest odstalone odgórnie, ponieważ on zrozumiał, że gdy pchnie tydzień więcej, to będzie potrzebował więcej czasu, żeby wykopać się z tego dołka. Ale chciałbym też poruszyć tą egzekucję i trochę ją rozwinąć, bo wiele osób myśli, że wiesz, że są jakieś magiczne ćwiczenia, które osoba początkująca bądź osoba ogólnie nawet tym bardziej zaawansowana powinna wykonywać, żeby rozwijać dane partie. I czy są ćwiczenia, które powinniśmy robić i są musowe, czy są ćwiczenia, które po prostu my potrzebujemy i powinniśmy je wykonać dla nas, nawet jeżeli nie przynosi to takiego uśmiechu, jeżeli jesteśmy zawodnikami oczywiście. The trade-off. So I think the more advanced you get, the likelihood of you doing something that you don't want to do is going to be higher. So when you first start, it doesn't really matter what you do. You are going to get a good response. But the more advanced you get, you will probably have to do movements that you need to do
and then stay away from movements that you probably like to do. So an example for a lot of people is a deadlift or even a stiff leg deadlift. Like, if you're stiff leg deadlifting, but you have no hamstrings and glutes, you need to address how you do it. Then an RDL might be a better option for you. So you have to be smart with what you do and how you do it, and do it for a purpose. And you have to know the reasons why you're doing something, not just doing it for the sake of doing it. Because for me, a barbell back squat, I haven't squatted in years properly or consistently because it's a movement I can do really well, but it doesn't really serve me a great purpose for what I need. So this is where the trade-off comes in. This is why I know I will get so much more from a hack squat, so I'll stick to hack squat and a leg press instead. Im dalej w las, tym bardziej będziemy zmuszeni, szczególnie jako osoby, które chcą progresować, do robienia tego, czego nie do końca, co nie do końca lubimy. Bo tak jak Kuba powiedział, jedni lubią martwy ciąg taki klasyczny, drudzy lubią przysiady i on jest osobą, która po prostu może je wykonywać, robić progres siłowy genialny, bo jest do niego stworzona, jego struktura jest odpowiednia do tego, ale nie będzie to przekładało się nijak na efekty, które on chce osiągnąć. Na przykład to u mnie jest dobrym przykładem. O, ja mogę martwy robić luźno i mógłbym progresować i iść w górę, ale po co mi to jako klasyczny martwy, kiedy nie mam dupy i nie mam dwójek, wprost mówiąc, więc skupialiśmy się mocno na egzekucji SLDL-a, a potem, gdy powiedziałem Kubie, że no nie czuję do końca i nie jest to idealne, to przeszliśmy na RDL-e, które są u mnie, jeżeli chodzi o moją osobę, o wiele, wiele lepsze i sprawiają właśnie, że ten poślad, którego praktycznie nie mam, bo mam dziecięcą dupkę taką, wprost mówiąc, nawet jak stanąłem teraz na scenie, mimo że no tego fatu nie było, no to dopiero na sam koniec mieliśmy pręgi, tak? I naprawdę trzeba było się namęczyć i nakatować, żeby, no czasami były momenty i tak to mnie trochę śmieszy, jak ktoś mówi, że o, tam nie powinieneś jeść mniej niż 2200 kalorii. Jeżeli potrzebujesz jeść 2200 kalorii, to jesz 2200 kalorii. Jeżeli potrzebujesz jeść 1500 kalorii, to jesz 1500 kalorii. To jest... I też ludzie, wiesz, usłyszą 1500 kalorii. Przez jaki okres czasu musiałeś jeść te 1500? 2-3 dni, a potem miałeś ładowanie na 6-5 tysiącach? Wiesz, i tutaj widzą już tylko te 1500, że było... I myślą wtedy, że cały prep ktoś leciał na 1500. Każdy kulturysta, którego znam, kto waży na scenie 260, 250, każdy musi po prostu niektóry czas nisko iść na kaloria. Tak, nie ma opcji, albo kalorie, jeżeli albo... Jeżeli chcesz być suchy, chcesz po prostu wyjść na scenę i być fat free, to niestety nie da rady, chyba że dępi chcesz brać, no to może wtedy tak. Tylko że jeżeli jesteś mądry i dobrze podejdziesz do off-seasonu, to będzie to bolało przez 2-3 tygodnie, a nie przez 12. Ostatnie 2-3 tygodnie jest po prostu trudno, bardzo trudno, ale tak to, wiesz... Luzik powinien być do ostatnich parę tygodni. No ale jak przeszliśmy przez te prepy, przez które my przechodziliśmy na 50, jak ty wspominałeś, ile tego było, że ryba, ile tam jadłeś na najgorszym prepie? Samą rybę białą i po prostu ten i green beans cały dzień. Ile, od jakiego czasu nie tknąłeś green beans? Przez 2 lata chyba już. No ja tak samo, owsianki nie tknę. Owsianki lubię, a ryby białe to nie. Kiedyś mi rozpisałeś owsiankę, mówię, Kuba, zmieńmy to, błagam. 5 lat minęło, ja dalej tego nie tknę. Dobra, wiem, Kuba, że jesteś zabiegany i że zaraz masz pewne zajęcia na grupie, także nie będę ci długo już przeszkadzał ani zajmował czasu. Mam nadzieję, że zostaniesz injury free, jeżeli chodzi o przygotowania, bo to jest najważniejsze, a resztę sam ogarniesz. Właśnie, sam będziesz się przygotowywał? Sam. Czyli oko Megan tylko będzie obok. Jak będę potrzebował, to tak, na pewno. Okej, okay. Nie planujesz nikogo zatrudniać? Nie. Yeah. To będzie fajne, także śledźcie Kubę, oczywiście wiecie, gdzie go znaleźć na YouTubach, na Instagramach i tak dalej, ale zawsze na dole macie, tutaj na samym dole będzie jak zwykle na początku Instagram Kuby i tak dalej. Także dzięki, Kuba, za poświęcony czas, a Wam też dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do oczywiście subskrybowania, komentowania, lajkowania i tak dalej. Piona. Dziękuję bardzo.